Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób załadować teren z geoportalu prosto do Revita. Żeby to zrobić, będziemy potrzebowali oczywiście Revita i do niego dodatek, który możecie sobie pobrać za darmo z Autodesk App Store. I ten dodatek się nazywa Design Botic Terrain. I najprościej go wyszukać, po prostu wpisując Design Botic w wyszukiwarce. Oprócz tego przyda nam się QGIS, z którego już korzystaliśmy w poprzednich filmach. W tym filmie przedstawię dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja jest taka, kiedy posiadamy mapę i sytuacja, kiedy nie posiadamy nic. I zacznę od sytuacji, kiedy nie posiadamy nic. Czyli otwieramy sobie geoportal gov.pl, wyszukujemy sobie miejsce, w którym chcemy pobrać ten teren. Ja pokażę to na przykładzie terenu, który ćwiczymy ze studentami na zajęciach z projektowania architektonicznego, bo wiem, że tutaj jest dość duży spadek. I zbliżamy się do interesującego nas miejsca. Wyszukujemy sobie na panelu opcję dane do pobrania i wyszukujemy sobie numeryczny model terenu. Jest jeszcze coś takiego jak numeryczny model pokrycia terenu. To jest teren, który obejmuje też drzewa i budynki, czyli to będzie taka siatka, jakbyśmy jakąś plachtę, materiał narzucili na nasz glob i to się rozłoży taka plachta tych punktów, które są mierzone z tych nalotów. A nas będzie interesowała rzeźba terenu po wycięciu drzew, krzewów i też budynków, więc otwieramy sobie numeryczny model terenu. W numerycznym modelu terenu posiadamy dwie opcje, siatka 5x5 metrów lub siatka metr na metr lub mniejsza. Ogólnie zauważyłem, że siatka 5x5 metrów chyba coraz rzadziej się spotyka, chociaż nie, tutaj widzimy, że siatka 5x5 jest też z 2022. I też widzimy, że jest układ wysokościowy też 2007, czyli jest ten nowy. Siatka metr na metr posiada dwa układy wysokościowe i to jest Kron 86 i ten 2007. Ogólnie teraz nie posiadamy mapy, więc w tym momencie nas to troszeczkę nie interesuje, ale większość map nowych jest na tym układzie 2007, więc zachęcam do korzystania tego układu 2007. Siatka 5x5 przydaje się, kiedy mam bardzo duży teren. Wtedy żeby to nie trwało wieki i też nie zajmował on nam strasznie dużo miejsca, to korzystamy z tej siatki 5x5. A jak mam małą działkę, tak jak w naszym przypadku teraz, to korzystamy z siatki 1 metr. Rozwijamy sobie listę i patrzymy. 2023 nie ma, mamy 2022. Klikamy sobie. Wybieramy ten teren, czyli dokładnie to, co mamy tu na liście. I tutaj przyjrzymy się tym danym. Tutaj mamy ten arkusz, klikamy plus i przyglądamy się tym danym. I w tych danych interesować nas będzie oprócz układ współrzędnych pionowych, układ współrzędnych poziomych. To na podstawie tego układu współrzędnych poziomych będziemy lokalizować względem granicy działki, którą pobierzemy przez QGIS i dodatek też do niego. Chyba GIS Support się nazywa. W przypadku, kiedy będziemy robić to z mapą, to będziemy musieli te dane sobie albo zrobić reprojekcję do innego układu, albo granicy działki też zapisać w innym układzie. W tym przypadku to nie ma większego znaczenia, ale znając ten układ, że to jest 1992, będziemy musieli to wpisać, podać w QGIS-ie. No dobra, może dość tej teorii i przechodzimy już do faktycznego lodowania terenu. Czyli otwieramy geoportal, wybieramy ten plik, który chcemy pobrać, klikamy na niego, wybieramy go i klikamy sobie pobierz plik danych dla tej sekcji. Oprócz tego przyda nam się ortofotomapa, która nam umożliwi wizualnie zlokalizować tą granicę działki. Więc klikamy sobie ortofotomapa. I w naszym przypadku jest tu arkusz 2022 i też możemy sobie to kliknąć. Widzimy, że jest teraz już ortofotomapa
Klikamy i wybieramy pobierz plik danych dla tej sekcji. Po pobraniu tych plików otwieramy sobie QGIS, klikamy sobie tę kartkę papieru, żeby stworzyć nowy projekt. Otwieramy folder, w którym mamy te dwa pliki. ASC to jest rzeźba terenu, TIFF to jest ortofotomapa. Upewniamy się, że mamy wpisany układ współrzędnych, ten 1992 i to jest EPSG 2180. I przeciągamy sobie moje te pliki, które pobraliśmy na okno QGIS-a. Ja zacznę od ortofotomapy i tu widzimy, że to jest ten plik, a ta działka znajduje się w tym miejscu. Oprócz tego klikamy na ten ASC plik i przeciągamy sobie na ten QGIS. No i teraz widzimy te kolory szare. Ogólnie te kolory szare możemy sobie zmienić sposób wyświetlania, klikając prawym w lewym dolnym narożniku mamy warstwy i mamy tą warstwę terenu i tą warstwę tej ortofotomapy. I możemy zmienić sposób wyświetlania tego terenu, klikając Properties. Mamy opcję Symbology i możemy wybrać Hillshade. Wtedy będzie to bardziej widoczna ta rzeźba terenu. I zobaczcie, że mamy ten teren w tym miejscu. Więc mamy tutaj pewien spadek. Teraz chcielibyśmy pobrać granice działki. Żeby to zrobić, musimy sobie wybrać plugins, manage and install plugin i tutaj na liście szukamy dodatek, który się nazywa GIS Support i to jest wtyczka GIS Support. Wtyczka GIS Support umożliwi nam zidentyfikować tą granicę działki. Wyłączę tą warstwę terenu. Tu jest ten panel od tej wtyczki GIS Support. Jest identyfikacja ULDK. Klikam na ten przycisk i klikam w tym miejscu na tą działkę. No i pobrał nam się obrys tej działki. Teraz możemy sobie kliknąć chyba Escape. Nie, Escape nie działa, więc wybierzemy tą rączkę. Możemy prawym klawiszem kliknąć na wynik wyszukiwania OLDK i wybrać opcję Eksportuj Save Future As. Teraz wybieramy, że to jest układ współrzędny ten 2180 EPSG i zapisujemy to gdzieś sobie na dysku. Czyli klikamy na te trzy kropki i nabieramy, że to jest GIS. Support. Wtedy będziemy mieli pewność, że to jest granica działki pobrana z geoportalu. Ten inny plik, który mam przygotowany, to jest obrysowana granica działki na podstawie mapy kupionej w urzędzie. Zapisujemy to. Tu mam galkę dodaj do mapy lub nie. Jeśli zostawimy tą galkę, to po prostu w QGIS-ie ona jeszcze się doda. Możemy to zostawić. Tu jest zapytanie, czy dodać to. No i widzimy, że już to się dodało i jest to na warstwach dodatkowej. Uruchamiamy Revita, tworzymy sobie nowy projekt. Wybieramy, że to jest projekt oparty o jednostki metryczne i szablon architektoniczny. Możemy sobie teraz włączyć Site, wybrać Manage, Manage Links. Odszukać zakładkę CAD Formats i teraz sobie będziemy linkować ten plik DXF, który przed chwilą sobie stworzyliśmy z QGIS-em. Klikamy sobie Add. Wybieramy sobie rozszerzenie pliku DXF i wskazujemy ten plik, który mamy stworzony. Tu wybieramy, że to są metry. Wybieramy, że wstawiamy ten plik tylko w aktualnym widoku. I wybieramy, że to jest center to center, żeby wyśrodkowało nam tą granicę działki na naszym pliku. Więc wybieramy sobie Open. Klikamy sobie OK. No i widzimy, że mamy tą granicę działki załadowaną. Kontrolnie sobie wybieram sobie miarkę i mierzę. Oczywiście mam milimetry, więc możemy sobie jednostki zmienić jeszcze. Tu mamy długość, zmienimy, że to są centymetry. Ja sugeruję w przypadku centymetrów wybierać dwa miejsca po przecinku, żeby panować nad dokładnością pliku.
No i widzimy, że to jest około 32 metrów. Więc jednostki na pewno są dobre. Klikamy sobie na ten plik i chcemy pobrać współrzędne, współdzielone na bazie tego pliku. Wybieramy Not Shared po prawej stronie. Oczywiście ten panel może być u Was w innym miejscu, więc musimy we właściwościach kliknąć Not Shared i tu klikamy, żeby pobrać te właściwości. Teraz już widzimy, że mamy te właściwości pobrane. Najprościej to zobaczyć, że został nam się tutaj okrąg. Jak kliknę sobie dwukrotnie na myszki kółko, to widzimy, że ten trójkątny, czyli survey point, przesunął się do zera zera mapy. I teraz już mamy wszystko, żeby nasz teren załadować. Zbliżamy się tutaj. Oczywiście dobrą praktyką jest sobie ukryć ten punkt lub odpiąć pineską i przenieść gdzieś bliżej, żeby nie było tego stałego oddalania się, jak robimy sobie zoom extends. I w tym momencie możemy co? Wybieramy sobie zakładkę Add-ins. Zakładam, że już macie zainstalowany ten dodatek. Klikamy sobie Import S3. I teraz wybieramy ustawienia. Pierwsze co to są jednostki. Mamy wybrane, że jednostki są metry, są domyślne. Wybieramy, że chcemy zlokalizować według tego survey pointu, który przed chwilą pobraliśmy i chcemy dociąć, nie chcemy ładować tego całego terenu, a chcemy wybrać fragment. I ja wskażę po prostu ten plik. Jest opcja po prostu narysowania jakiegoś większego obszaru i wtedy większy ten teren się załaduje. Ja wybieram dokładnie takie ustawienia, które są domyślne. I klikam sobie Pick S3. Teraz muszę wskazać ten plik i wskazuję go i klikam Open i klikam sobie OK. Teraz ten dodatek to przetwarza i teraz piszę, żebyśmy zaznaczyli obiekt, na podstawie którego będzie docięty ten S3 plik z dodatkowym marginesem. Tu jest wskazane, że to jest 5%. Klikamy sobie OK. Zaznaczam ten teren. Oczywiście, jak ktoś sobie narysuje liniami cokolwiek innego, to może zaznaczyć coś innego. To tworzy takiego bounding boxa, czyli taki prostokąt, opisuje prostokątem ten element i na podstawie tego prostokąta sobie dotnie ten teren. Klikamy sobie Finish. Tu mamy jakieś informacje, że ile to będzie punktów i czy chcemy to tworzyć dalej. Klikamy sobie OK. No i oczywiście mamy ten teren stworzony, ale jeszcze go nie widzimy. Najprościej go zobaczyć sobie, przejść do widoku 3D i widzimy, że ten teren jest już w tym miejscu. Możemy sobie przełączyć na Consistent Colors i mamy ten teren dokładnie tutaj. Wracamy sobie na site i musimy sobie zmienić zakres widoku. Oczywiście możemy sobie wejść do 3D, kliknąć Edit Surface, zaznaczyć jakiś dowolny punkt i zobaczyć, jaka to jest wielkość. Może najlepiej zaznaczyć jakiś ten najwyższy, czyli wpiszemy, że to jest 11 tysięcy. Anuluję to, wracam sobie do site, wybieram sobie View Range i wybierzemy, że góra jest na 12 tysięcach, a cut plane jest na 11 tysięcach. Klikamy sobie OK. No i w tym momencie widzimy nasz teren. Możemy sobie włączyć wireframe. Wybierzemy teraz i wtedy widzimy to, co jest pod spodem. Możemy przełączyć się na Massing and Side i zrobić jeszcze na przykład jakiś subregion. Klikamy na to, wybieramy tą linię zieloną. Tabem klikamy, przesuwamy kursor na krawędź, klikamy tabem, podświetlą nam się wszystkie elementy. Pamiętajcie, że klikamy tabem, a nie trzymamy jego. Klikamy, zaznaczamy teraz OK. I teraz już mogę sobie włączyć Manage Links, Cut Format i tą mapę możemy sobie nawet linkowaną usunąć. I w tym momencie mamy ten cały teren załadowany. Jak włączymy Shaded, to widzimy tą rzeźbę terenu. Może tutaj też włączymy Shaded i widzimy, jak ten teren opada. Oczywiście ten teren możemy sobie przeciąć w dowolnym miejscu i też zobaczyć, jak ta rzeźba terenu się układa. Oczywiście mamy to zlokalizowane nad poziomem morza.
Ja sugeruję w przypadku pracy z terenem traktować plik terenu jako plik niezależny, a plik budynku robić w niezależnym pliku, który będziecie sobie ładować na zmianę, czy to do terenu ładować plik budynku, czy odwrotnie w pliku budynku linkować plik terenu i oczywiście przesuwać na odpowiednią tą wysokość. Jest też taka możliwość, że można ten survey point sobie zlokalizować na odpowiedniej wysokości, żeby ten teren sobie trafiał, ale to jest raczej temat na kolejny odcinek. Dobra, a teraz sytuacja, kiedy posiadamy mapę i nie musimy pobierać żadnej granicy działki z wtyczką Git Support. Pierwsza rzecz, która nas interesuje, to interesuje nas, w jakim układzie współrzędnych posiadamy mapę. Aktualnie w Polsce mamy mapy w układzie współrzędnych 2000 i układ ten współrzędnych posiada 4 strefy. I w moim przypadku jest to strefa 6, czyli to jest w Gdańsku, bo pobierałem tą granicę i tą mapę posiadam z Gdańska. I musimy sobie przewinąć w Wikipedii i zobaczyć, że strefa 6 ma kod EPSG 2177. Otwieramy sobie QGIS. Otwieramy sobie folder, w którym pobraliśmy ten teren. Włączamy ten układ współrzędnych 2180 EPSG, bo w takim układzie współrzędnych jest ten plik terenu i go sobie ładujemy. Po załadowaniu tego terenu możemy sobie wybrać raster, możemy wybrać opcję reproject. I możemy teraz wybrać z jakiego układu w który. Więc mamy pewność, że aktualnie posiadamy plik w układzie 2180. To jest coś, co na początku omawialiśmy na początku filmu. I chcemy teraz zrobić reprojekcję tych punktów do 2177. Czyli tutaj wybieramy sobie 2177. I musimy wskazać, gdzie chcemy ten plik zapisać. Wybieramy zapisz do pliku. Odszukujemy folder, gdzie chcemy to zapisać i możemy to nazwać na przykład reprojekcja. I wybieramy format pliku ASC, czyli dokładnie tak samo jak było na początku. Klikamy sobie zapisz. W ustawieniach tu nic nie zmieniamy. I klikamy sobie run. Dobra, mamy już to wszystko zrobione, więc możemy to sobie zamknąć. QGIS też możemy sobie już zamknąć. Otwieramy sobie Revita, wybieramy nowy projekt metryczny, architektoniczny szablon, włączamy sobie site, wybieramy sobie manage, manage links, cut, wybieramy sobie add. Odszukujemy sobie plik mapy, może być to DWG lub DXF, nie ma większego znaczenia. Ja zaznaczam ten plik mapy. To jest tak naprawdę granica działki przerysowana na pliku mapy, a to jest ten plik, który stworzyliśmy w tym poprzednim kroku, więc wybieramy mapę, którą posiadamy, wybieramy, że to jest current view only, wybieramy jednostki metry i wybieramy center to center. Klikamy open, klikamy OK. No i widzimy, że mamy tą granicę działki załadowaną. W przypadku mapy to będzie po prostu cała mapa. Klikamy na tą mapę. I we właściwościach klikniemy sobie Shared Site, Not Shared. Wybierzemy pobierz współrzędne z tego pliku DXF. Tu widzimy, że to są Survey Point, taki trójkątny element jest na środku. Jak kliknę sobie Reconcile, ten trójkąt się przesunie. Klikam dwukrotnie na kółko myszy i widzimy, że jest to odsunięte. Możemy go sobie jeszcze ukryć. I dwukrotnie klikamy jeszcze na kółko myszy i mamy znowu granicę działki. Otwieramy add-ons, czy tam add-ins. Wybieramy sobie import S3. Wybieramy wskaż plik ASC. Zaznaczamy metry. Wybieramy, że chcemy załadować względem survey point. I chcemy ten teren dociąć. O, może teraz przed tym docinaniem jeszcze sobie narysuję jakiś model line i narysuję zakres większy, na przykład taki. I te
teraz wybieram znowu Add-ins, wybieram Import, wybieram ten plik AST i wskazuję ten plik Reprojekcja. Klikam Open. Tu zostawiamy metry, Survey Point, Trim. OK. I teraz ten dodatek już działa, czytam ten plik. I musimy teraz wskazać zakres. Klikam OK. I wybierzemy, że chcemy z Shiftem, nie z Kontrolem, sobie dodam. Albo po prostu zaznaczę wszystko. I wybieram sobie Finish. On teraz tworzy taki bounding box dookoła tego najdalej oddalonej geometrii i załaduje ten teren. I teraz już widzimy, że tych punktów jest więcej. Klikamy sobie OK. I mamy ten teren załadowany. Włączamy sobie widok 3D. W tym wypadku widzimy, że ten teren już w widoku nam się załapał, ponieważ zwiększyliśmy zakres i tutaj jest dość duża skarpa. No ogólnie dokładnie tak samo możemy włączyć Shaded i widzimy ten teren. Możemy wrócić na site, możemy włączyć ten układ wireframe. Włączamy Massing and Site, Subregion i sobie dodajemy dokładnie tak samo ten region. I teraz chcemy sobie zmienić zakres widoku. Przed zmianą zakresu widoku wybieramy sobie Manage, Project Units. Zmieniamy sobie milimetry na centymetry. Wybieramy, że są dwa miejsca po przecinku. OK. Wybieramy sobie teraz View Range. Wpisujemy, że to jest 12 tysięcy. To jest na podstawie poprzedniego ładowania terenu. Już to wiem. Klikamy sobie OK. No i teraz wiemy, że płaszczyzna cięcia nie przecina nam tego terenu. I możemy włączyć sobie Shaded. I widzimy ten teren już załadowany. W przypadku mapy możemy tą mapę wyładować lub usunąć. Zaletą tego sposobu ładowania jest to, że jak zmieni nam się, będziemy chcieli jeszcze raz załadować tą mapę, możemy sobie wybrać Manage Link, wybrać CAD Format, wybrać Add i wskazać tą mapę i teraz możemy wybrać już opcję Załaduj tą mapę według Shared Coordinates. I teraz w tym momencie ta mapa nam powinna się załadować dokładnie w to miejsce, które mamy. Oczywiście nie widzimy tego, bo nasz teren do przesłania. Jak ukryję sobie ten teren, to widzimy, że ta mapa już się załadowała w dokładnie to miejsce, które mamy. No i to jest wszystko, co chciałem Wam pokazać w tym odcinku. Dajcie znać, czy spodobał Wam się ten odcinek. Jeśli spodobał się, to dawajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.